No witajcie, drodzy państwo, i nie smućcie się, nie miejcie czarnych myśli, dlatego że dzisiaj jest piątek, piątunio, a jeżeli piątunio, to bez spiny. Drodzy państwo, nie wiem, czy wiecie, bo wy już pewnie chcecie już pchać się do tych galerii handlowych otwartych, do tych sklepów, do tego wszystkiego, ale są tacy, którzy pracują, by ktoś mógł do tych galerii się pchać, w tych kolejkach stać, ocierać się i tak dalej. To posłowie, drodzy państwo, gdzieś tam nasi ukochani posłowie, wiecie, jaki dramat nastąpił. Wiele na to wskazuje, że w weekend będą oni pracować. Pracować, drodzy państwo, nad ustawami, bo nie zdążył Senat oddać Sejmowi, pewnie odda dopiero wieczorem, a co się z tego stanie, albo będzie nocne posiedzenie, które posłowie bardzo lubią, albo skończy się tym, że będą pracowali w sobotę. No dramat, drodzy państwo, ale my przechodzimy do innych dramatów, a właściwie do państwa komentarzy pod ostatnim odcinkiem bez spiny. Było ich ponad 300, wybraliśmy tylko niektóre, oczywiście tylko te pozytywne dla mnie, co już państwo pewnie wiecie, i jedziemy z koksem. Tom Zaw napisał: panie Biedroń, powinien pan złożyć samokrytykę za złośliwe komentarze pod adresem przyzwoitych ludzi. Tak, drodzy państwo, główną osobą, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, była Marta Lempart, to ja już się poprawiam. Mokaze napisał: porno gruba z przekazem dla pisowskiego. O nie, nie, czekajcie, coś tu się, to ja odcinam się od tego komentarza, drodzy państwo, idziemy dalej. Panie Wojtku kochany, Świerczewski nie kłaniał się kulom, kulą to w płot można trafić. Błagam, niech pan ogarnie końcówki, panu nie wolno popełniać błędów językowych, nie pozwalam. Pozdrawiam serdecznie, pani Agnes Rzet. Poprawię się, naprawdę. Dalej, Karol Kuba: kto powiedział, że jestem radykalna? Nazwisko, kur, wypie. I do tego ta gestykulacja Biedronia, świetne. To pani Lempart, która wypytywała, jak to jestem, ja jestem agresywna? Uff. I idziemy dalej. Latek Spain, piękna nazwa, polecam. Motyla Noga, Sławka Nitrasa, kokainowe wybrzeże 2. Nie rozumiem, o co chodzi w kontekście z Sławomira Nitrasa, taki komentarz, ale zostawiam to. Przaśnik: Kidzia Błońska znowu mnie rozśmieszyła. Ona i Rychu Petru powinni na stałe mieć zapewniony dostęp do słuchaczy i widzów. Tak, bo pani Kidawa Błońska mówiła, że kobiety powinny mieć dostęp do mężczyzn, taki do nieograniczony. I ja się z tym zgadzam, ja się pod tym podpisuję, my się absolutnie od tego nie odcinamy, drodzy państwo, wręcz przeciwnie, przyszywamy się do tego, a nawet przyklejamy, ale o przyklejaniu jeszcze będzie. Paweł Goluch: panie Wojtku, doskonale orasz lewackie berety, szacun. Tam oram. Sharons albo Harons Bolt: ja chcę, co tam chcę, wręcz żądam równego dostępu mężczyzn do kobiet. Tak, już mówiłem, podpisujemy się pod tym. Marek Frąckowiak: ta Lempart to przecież czarzasty w pigułce, chciałem powiedzieć. Oczywiście pigułka nie ta, o której myślicie, też się od tego odcinamy. Oczywiście w peruce o to chodziło. Co jeszcze? O, pierwszy raz trafiłam na ten program JW. Wspaniały prowadzący, jestem zachwycona panem, sposobem przekazującym nam wszelkie informacje. Pozdrawiam i powodzenia, nisko się kłaniamy pani. Pan jest jedynym powodem, z którego na macierzyńskim czekam na piątek, jak zwykle genialnie. Rany, co to jest? To kilka dni temu pani napisała, dziękujemy. I jeszcze GTR Robin 2000, jak zwykle Wojciech Biedroń w punkt. Konkretniej bez ściemy, miód dla uszu i nie tylko, może do uszu, ale to już też zostawiamy. Kubuś Puchatek napisał w odpowiedzi nieco do Robina: tylko nazwisko by zmienił, bo się źle kojarzy. Dlaczego się źle kojarzy? Ja uważam, że mam bardzo dobre nazwisko, nie odcinam się od niego, a to, że się kojarzy, no to się kojarzy. Trudno niektórym, ze wszystkim się kojarzy. Idziemy dalej. Świetnie, o, to mi się bardzo podoba. Jacek Piotrowski napisał: świetny program rozrywkowy, to nie szkodzi, że pan niewiele rozumie, ważne, że jest pan dowcipny. No, nie wiem, czy to komplement, ale przyjmuję go niczym te dwa nagie miecze, kiedyś król. Chick Weronik: i znowu wspaniały program, panie Wojciechu. Nie dość, że piątek, to jeszcze pół godziny dobrej zabawy. Dziękujemy. I jeszcze, pamiętacie państwo, trochę żeśmy się tak podśmiechiwali z Korwina Mikke, który sobie spał na sali sejmowej, i pan Walter Sadujko ma odpowiedź, dlaczego spał. Jakbyś miał żonę młodszą o 40 lat, to też byś spał na sesji. No, coś w tym jest, ale to, że tak powiem, odcinamy się od wszelkich tutaj możliwych komentarzy.
komentarzy, bo już sama wizualizacja. Nie, odcinam się, drodzy Państwo. Idziemy dalej. Tutaj pani Paula 8 martwiła się, że program bez Marcina Fiołka, którego serdecznie pozdrawiamy, no to ja sam nie dam rady, ale program nadal świetny i zabawny, nawet w pojedynkę. PS, panie Biedroń, taka mała prywata, uwielbiam pana okulary, idealnie dobrane do twarzy, serio, serio. No cóż, płonie się więc, znaczy właściwie to moje okulary się płonią, drodzy Państwo, w tym momencie, ze wstydu. I ostatni, panie Wojtku, ten cyrk staje się nudny, może by coś tak na poważnie. Dobrze, drodzy Państwo, no to jedziemy na poważnie teraz, to będzie nowy program bez spiny, będziemy tylko poważne rzeczy mówili, nowym słowem wytrychem, słowem kluczem, słowem, który jest centralną częścią negocjacji Polski z Unią Europejską, jest słowo wymyślone przez Zbigniewa Ziobrę. Miękiszon, korniszon, iszon, idziemy dalej. Zobaczmy pana ministra Ziobrę w akcji. To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem, trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski. Oczywiście, że trzeba być miękiszonym. No i teraz wszyscy się zastanawiają, do kogo ta mowa. Czyli do kogo minister Ziobro powiedział, że w tych negocjacjach trzeba być, nie wolno być, oczywiście trzeba być, chciałem już powiedzieć, odcinam się absolutnie, nie, ja nawet obcęgami się odcinam od tego. Trzeba być, nie trzeba być miękiszonym. Cały czas mi ten miękiszon wraca. Zaraz powiedzą, że jestem zwolennikiem premiera Morawieckiego. Wróć! Czy przecież to nie chodziło o premiera Morawieckiego w kontekście tego miękiszona, tylko o opozycję. Jak próbował ratować całą sytuację Sebastian Kaleta, ale słowo klucz już staje się modne, już staje się używane. Pan Hołownia zaczął widzieć różne miękiszony w różnych miejscach i z różnych galaktyk. Posłuchajmy. Bardzo, ale też jestem bardzo ciekaw, jak się to będzie rozwijało, w którą stronę to będzie szło, czy po miękiszonie przyjdą jakieś kolejne jeszcze sformułowania, które nas ucieszą i zachęcą do tego, żeby się w... trochę uśmiechnąć wokół tego, co się dzieje. Pani Duśka pisze: dzień dobry, w sieci pojawiły się zdjęcia, jak samoloty rozpylają chemikalia, chemtrails samolotów nad miastami. Z całą pewnością, pani Duśko, ja za chwilę też pokażę Państwu zdjęcia z lądowania kosmitów, którzy w sąsiednim Lasku wieczorem urządzili sobie grilla. Jeden z nich nawet wyglądał jak miękiszon. No właśnie, jeden z kosmitów nawet wyglądał jak miękiszon. Widać, że Szymon Hołownia też ma swój program bez spiny, tylko on ma go codziennie, a my raz w tygodniu i potem powtórki w weekend. Takie rzeczy się naprawdę dzieją. Szymon Hołownia twórczo rozwinął, że tak powiem, instrukcję negocjacyjną Zbigniewa Ziobro dla polskiego rządu. Wróć, przecież on nie mówił o polskim rządzie, nie miał tego na myśli pan minister Ziobro, przecież to chodziło o opozycję. Ale, drodzy Państwo, mówił pan Hołownia o tym, że trzeba się uśmiechać, no ale nie uśmiecha się Klaudia Jachira, która no, ma coś do powiedzenia prezesowi, no tylko problem polega na tym, że zderzyliśmy jej wypowiedź z wypowiedzi jej nowej guru Marty Lempart, nie mylić z Lampartem, z Lamparcicą i tak dalej. Posłuchajmy tego, bo to taka zbitka, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Panie wicepremierze Kaczyński, kim trzeba być, by kobiety, które wyszły na ulicę, by z panem porozmawiać, polewać gazem i bić pałkami? Pierwszy raz w życiu widziałam taką agresję i powiem panu, że jest to niewyobrażalne dla kogoś, kto jej nigdy wcześniej nie doświadczył. Dajcie szczerze. Uwaga, tu policja. Musimy zdecydować. Policja informuje. Każdy, kto chce opuścić zgromadzenie, przygotowanie dokumentów. Państwo, Klaudia Jachira nigdy nie spotkała się z taką agresją i słowną, i gazem polewają. No to pokazaliśmy panią Martę Lempart i cóż tutaj jeszcze więcej komentować. Już pani Klaudia wie, że agresja jak agresja, ale jaki, no dobra, jaki reżim, taka agresja. Idziemy dalej, dlatego że, drodzy państwo, okazało się, że ten strajk kobiet i to wszystko, co się wokół niego dzieje, pozwoliło różnym misiom wyjść ze swoich, że tak powiem, pieczar i różni ludzie próbują się na tym lansować. No i niestety problem polega na tym, że również lansują się dziennikarze, bardzo znani dziennikarze, bardzo popularni. Niestety otrzymują oni reprymendy, a zostali zbiorczo nazwani dziadersami. No i taka dyskusja odbyła się
Między Tomaszem Lisem, który strasznie chce komuś doradzać, a nikt go nie chce słuchać, zdradzę sekret pragnącym zmiany prawa w Polsce w różnych kwestiach. Są dwa sposoby. Jeden to referendum. Jak się nie ma zaufania do obywateli, zostaje sposób drugi. Zdobycie ponad połowy mandatów w Sejmie. Innego sposobu nie ma i raczej nie będzie. Dobra, stary, weź nie demotywuj, co? Bo jest jeszcze co najmniej trzeci sposób i nazywa się rewolucja. To Anna Maria Żukowska, ciocia rewolucji, nie, właściwie, przepraszam, córa już może, a może nie, bo to z córami mi to się też się kojarzy, to ja się absolutnie od tego odcinam, co ja teraz pomyślałem i część z państwa również. I no niestety zgasiła pani Maria Żukowska pana Tomasza Lisa, ponieważ wiadomo, że trzeba rewolucję robić, a rewolucja zjada swoich dziadersów. No trochę tak w tej sytuacji jest. Ale drodzy państwo, dalej się dzieje, ponieważ jeden dziaders, czyli Tomasz Lis, coś powiedział, a drugi dziaders, pan Schetyna, też chciał powiedzieć, że zasadniczo to on jest za taką aborcją, jaka była i po co to zmieniać. I to zdenerwowało drugą ciocię rewolucji, Szorlik-Wielgus, która zareagowała następująco. Strasznie wkurza mnie to, że po raz kolejny Platforma Obywatelska, i sorry, ale tu trzeba mówić otwartym tekstem i wyrzucać kawę na ławę. Platforma Obywatelska po raz kolejny wykorzystuje marsze do tego, aby się na nich lansować, a w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy trzeba po prostu pokazać czarno na białym, o co walczymy, to Platforma robi uniki. Czy to w kwestii społeczności LGBT, czy to właśnie w kwestii praw kobiet i wielu, wielu innych sprawach. I to po prostu mnie na maksa denerwuje i na maksa nie będę tego tolerować i będę o tym mówiła niezależnie od tego, co ludzie Platformy będą mówić, że teraz nie czas na to, sorry, kurde. Sorry, kurde, ja to strasznie lubię, tę nienachalność intelektualną pani Szorlik-Wielgus, bo ona zawsze powie to, co myśli i w ogóle się nie przejmuje i w ogóle jest taka progresywna. Natomiast no sorry, ale które sorry chodzi? Nie, chyba nie te szpitalne, bo widzę, że tym się głównie państwo zajmują, ale zostawiamy nienachalność intelektualną, bo emocjonalna jest bardzo duża pani Szorlik-Wielgus. No i okazuje się, że to całe zamieszanie wokół tego strajku kobiet potrafi się rozbić o jedną kwestię: paliwa. Zobaczmy. Zaczynamy, więc szykujemy, myślę, że bardzo fajne akcje w terenie i nie tylko w terenie. I jednocześnie ze zbieraniem podpisów pod projektami uchwał antyprzemocowych. O, poczekajcie, bo mi samochód zgasł. Właśnie zgasł mi samochód, wiecie? I zgasł mi na środku rynku w Nowym Targu. Tak, to są syreny policyjne. Rzeszów, Podkarpacie. Ale widzicie tę grozę sytuacji. Już syreny policyjne słychać. Już się patrzę, dojeżdżają do pani. Tymczasem pani zgasł samochód. No to ja państwu zdradzę, dlaczego jej ten samochód zgasł. Ponieważ zabrakło paliwa. Ja sobie tak myślę, że jak się robi taką wielką rewolucję, to od czasu do czasu warto by o paliwo zadbać. Ale, drodzy państwo, są nowe pomysły. Nie będzie już tak, że te dzieci, co macie, to będą bezkarnie chodzić na religię. Odpowiecie za to. I strajk kobiet, a właściwie Komitet Rewolucyjny ma taki przekaz, który właśnie możemy posłuchać. Powołujemy osoby moderatorek, które będą siecią działaczek strajku i okołostrajkowych, które będą służyły swoim wsparciem, gdy będzie potrzebne, gdy będzie potrzebna ingerencja w rozmowy między uczniami a ich rodzicami, którzy zmuszają swoje dzieci do uczestnictwa w obrządkach religijnych czy w lekcjach religii. Lekcje religii moderatorki. Dlatego dobrze, bardzo dobrze, nie trzeba mówić ładnie, byle mówiło się z sensem. I dlatego koniec tego, jak będziecie wysyłać te dzieci swoje na religię, to przyjdzie moderatorka i wam da. Ale są nowe pomysły. Pani Marta Lempart postanowiła twórczo zabrać się za repolonizację i dekoncentrację mediów. A jak, to zobaczmy. Jeszcze mamy panią jedną z prawdziwą dziennikarkę. Gdzie? Tutaj ta pani z legitymacją. Tu? Tak. I tutaj ten pan z tym sejmowym. I pan tutaj? Nie, ten z legitymacją na przodzie. Dobra. Ten tu, tu ich dwoje, tak? Nie, już tego dobra. Nie. Zapraszamy. Dlaczego państwo robicie ogłaszacie na papier, że jest kontrolerka? Ona jest tam. Ona jest dla dziennikarzy. Dla dziennikarzy. Państwo jako służby FI
PiS możecie pobrać wizję i fonię od policji, od ABW, tak jak to cały czas robicie. A co na to wszystko pani Suchanow, która wyszła po pani Marcie Lempart do dziennikarzy konserwatywnych mediów? Posłuchajmy. Dlaczego pani nie puściła psami? Dlaczego pani... Jesteście psami. No a my pytamy, drodzy państwo, bo musimy spytać, czy pani Suchanow założy schronisko dla psów, skoro tak bardzo lubi te nasze czworonogi, a chociaż to śmieszne w sumie w ogóle nie było, ale my się widzimy już po króciutkiej przerwie na drugą część Bez Spinu. Tak jak obiecaliśmy, niestety spełniamy swoje obietnice, wracamy. Ja teraz przygotowuję specjalne karteczki, z których tutaj mam przygotowane tytuły różnych pytań. Ja je tu podnoszę, pokazuję państwu. To wszystko jest wyreżyserowane, to wszystko jest manipulacja, ale dobrze, na razie to zostawiamy, ponieważ zakończyliśmy poprzednie nasze spotkanie no, na strajku kobiet, na tych światłych pomysłach. Nie będzie religii w szkołach, nie będzie dzieci wysyłanych na religii, bardzo słusznie. Będą tylko ci dziennikarze, co trzeba, a innych nie będzie, ale na to wszystko przyszedł, drodzy państwo, nie kto inny, ale nie dziadek, nie dziader z Wałęsa, ale dziadek Wałęsa, dziadek rewolucji, który również postanowił rewolucyjnie wesprzeć. O, nie mamy wyboru, napisał Lech Wałęsa i zamieścił na Facebooku zdjęcie. Ja w ogóle państwu polecam, ale dobrze, wróćmy do zdjęcia. I na tym zdjęciu, jak widzimy, jest koktajl Mołotowa. No więc pytamy, czy Wałęsa produkować będzie, może produkował koktajle Mołotowa dla Marty Lempart i strajku kobiet, ale tak to jest, że zawsze jak jest jakaś zadyma, to z pieczary, o której było w pierwszej części kilka słów, wychodzi Lech Wałęsa i on ma koncepcję, drodzy państwo, nie antykoncepcję, bo antykoncepcja, tak, antykoncepcja dla wszystkich według Marty Lempart. On ma koncepcję, on ją pokazał i już wszyscy wiemy, że koktajlami Mołotowa rzucać będzie, żeby mu tylko bark nie wypadł, bo jak tym koktajlem zarzuci, to może być różnie, więc niech panie Lechu, pan odpoczywa, pan dużo spaceruje, pan tej benzyny nie dotyka, chyba że pan chce przynieść benzynę tej pani, co jej się w Nowym Targu na Rynku ta benzyna skończyła, chociaż na pana miejscu w Nowym Targu na Rynku bym się raczej nie pojawiał. Idziemy dalej, ponieważ okazuje się, że ten wstrętny reżim, który niszczy te prawa kobiet, który pałuje i gazuje te dzieciaki kobiece, to on jeszcze ma większy grzech. Jest, okazuje się, lepiej uzbrojony niż strajk kobiet, o czym mówi jedna z aktywistek. Posłuchajmy. Zaczęłam policję, która jak zwykle po raz po prostu kolejny nadużywa swojej siły, będąc uzbrojona dużo bardziej niż uczestnicy dzisiejszego protestu solidarnościowego. To jest absolutny skandal, że policja jest lepiej uzbrojona od strajku kobiet. I pytamy, dlaczego policja jest lepiej uzbrojona od strajku kobiet? Dlaczego ma więcej broni, pałek i tak dalej? Czasem widziałem część tych działań, że tak powiem, dziewcząt, chłopców i... No przepraszam, odcinam się, ja już... To jest skandal. Patrzcie, i to jest właśnie archaiczny, stary typ. Przecież wiadomo, że ludzie nie dzielą się na chłopców i dziewczynki, czy tam mężczyzn i kobiety, tylko płci jest 56, a ja już chciałem sugerować płeć wypowiadającej się, czym ją prawdopodobnie skrzywdziłem. Ja się od tego absolutnie odcinam, drodzy państwo. Ja już w takim razie przyjmę każdą jej, że tak powiem, formę, istotę i płeć. I na tam nas, drodzy państwo, trzeba dozbrajać. Dozbrajajmy się, dozbrajajmy, no bo widzicie, co się dzieje. Ale i policja publikuje komunikaty na Twitterze dotyczące słynnej bitwy o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pomocy lekarskiej wymagała także osoba, która przykleiła sobie dłoń szybko schnącym klejem do bramy wejściowej budynku. No tam inna osoba zapalczywie usiłowała wyrwać kratę zabezpieczającą szybę w policyjnym radiowozie. Drodzy państwo, ja wam powiem tak, ja się bardzo cieszę, że tej policji jest tyle. No bo popatrzcie, przecież gdyby tej policji nie było, to oni by sobie wszyscy krzywdę zrobili. Nie wiem, ktoś by skoczył z dachu,
fenomenu. Ktoś by się przykleił, nie wiem, ustami do klamki na przykład ministra Czarnka, a to już, drodzy państwo, grozi bardzo dużymi konsekwencjami, groźnymi przede wszystkim konsekwencjami, czy dużymi, tego nie wiem, odcinam się. Natomiast, drodzy państwo, rzeczywiście odklejona, doklejona, tak w tej reklamie, ponieważ zostawiamy i idziemy dalej z tym, to z tym doklejaniem to się tak wcale nie skończyło. Ręką, czy ona... Ręka jest poparzona. Klejem, czy jakimś rozpuszczeniem? Tak. Jak... cyjanoakro po prostu powoduje poparzenia pierwszego stopnia, więc jest to dosyć, też boli, ale nic trwałego takiego się nie stało, nie? O, drodzy państwo, to są właśnie sytuacje, do których dochodzi. I teraz popatrzcie, ona wzięła ten klej i ona się do tego kleju, że tak powiem, znaczy nie do kleju, właściwie do tej bramy się tak przykleiła, i no ale potem trzeba było wyrywać jej tę rękę. I czyja wina? Oczywiście, że policji, oczywiście, że reżimu, ale i inne sytuacje na strajku kobiet miały miejsce. Zobaczmy kolejny materiał. Policja przed chwilą wyciągnęła z... Jestem panią. Przepraszam panią bardzo, przez te maski ciężko czasami poznać po oczach. Ha, to widzicie państwo, przyszedł taki z Onetu i mówi do Perpan, a przecież to jest kobieta, drodzy państwo, no przecież to jest zupełnie inna sytuacja. No jak można było w ogóle obrazić w ten sposób uczestniczkę? Dlatego, drodzy państwo, trzeba strasznie uważać. My wszyscy musimy bardzo mocno uważać, bo tam trzeba być przygotowanym, żeby każdy miał świadomość 56 płci i na każdą tę możliwość musi być gotowy. A tak mówić do kogoś per istota, no nie. No trzeba rzeczywiście tego pilnować. Ale na chwilkę zejdźmy, drodzy państwo, ze strajku kobiet, ponieważ wracamy do naszej prawicowej rodzinki. Są te, powiedzmy, relacje poprawne, choć to nie są takie bardzo serdeczne, rodzinne. Jest to po prostu prezydent i prezes, którzy czasami ze sobą dobrze współpracują, a czasami prezydent ma inne zdanie niż premier. No to jest normalne wśród ludzi. No chyba ma inne zdanie w sprawie piątki dla Kaczyńskiego, przepraszam. No mówił o tym tak, że ma inne zdanie. No i widzicie, jak to w wielkiej patchworkowej rodzinie. Te relacje są poprawne, ale może nie rodzinne. Dlaczego, się pytam? Przecież te relacje powinny być jak najlepsze. I czy prezydent Duda lubi jeszcze prezesa Kaczyńskiego oraz czy prezes Kaczyński lubi prezydenta Andrzeja Dudę? Generalnie jest tak, drodzy państwo, że w tej wielkiej prawicowej zjednoczonej rodzinie rzeczywiście są sytuacje lepsze, gorsze. No jak to w domu? Jeden, kto komuś ustawę napisze, no to mu ten weźmie i ją zawetuje. Teraz nie wiadomo, co z tą piątką Kaczyńskiego, czy piątką dla zwierząt Kaczyńskiego, że tak powiem, bo ten Duda mówi, że on zasadniczo to on to będzie chyba jednak wetował. No więc sprawa wraca do Sejmu. Siedzą nad tym nocami, wieczorami, próbują to jakoś poprawiać. Nic z tego nie wychodzi, a ta piątka dla zwierząt Kaczyńskiego to kiedyś będzie, ale w następnej pięciolatce, jak już piątka, to to piątka. Ale drodzy państwo, drodzy panowie i panie oraz 56 innych płci, są sytuacje inne i sytuacje, które wychodzą nieco poza kanon, ale nadal w tej męsko-damskiej, chociaż właściwie w tym przypadku rodzinie jest różnie. Zresztą sami zobaczcie, co ja będę gadał. To nie my reagowaliśmy na wyrok Trybunału, tylko Lewica reagowała na wyrok Trybunału. Także nie rozumiem, dlaczego wy mówicie, że to mamy się zająć. To wy się może zajmijcie COVID-em i wszystkim, tylko nie aborcją. Po drugie, pan Śmiszkowicz jest oczywiście obojętny, bo on nie jest facetem w tym sensie, że on nie może mieć dzieci. W związku z czym jemu jest obojętne, że są zabijane jego dzieci. Ale ja jako mężczyzna się nie zgadzam. Zdziwiłby się kobieta pan. Samodzielnie podjęła decyzję o zabiciu mojego dziecka. Moje dziecko jest dokładnie takie same jak kobiety. No, pana Śmiszkowicza to już się nie interesuje, ale ja jestem mężczyzną, mnie to interesuje.
Pan Śmiszek nie jest mężczyzną w tym sensie, że nie może mieć dzieci. Dlaczego? Przecież może pan Śmiszek może mieć dzieci i ta sytuacja może się radykalnie, drodzy państwo, zmienić. Faktem jest jednak, że no, Janusz Korwin-Mikke nieco przyfasolił, że tak powiem, Śmiszkowi. I teraz się tak zastanawiam, dlaczego pan Krzysztof Śmiszek, który jest partnerem, czy mam nadzieję, że jest, czy jest partnerką Roberta Biedronia, to jak ktoś z państwa wie, to niech wpisuje w komentarzach, bo ja nie do końca to rozumiem, kto jaką rolę pełni w tym związku, ale dlaczego się tak strasznie śmiał? Śmiał się, nie wiem, czy z tego zabijania dzieci się śmiał, czy z tego, że może mieć albo nie może mieć dzieci, i zdziwiłby się pan, ile może mieć dzieci? Ja się, drodzy państwo, w tym już straszliwie gubię, nic z tego kompletnie nie rozumiem. Nie wiem, jakoś kurczowo próbuję to państwu wytłumaczyć, sam się od siebie odcinając, ale nie wiem, może pan Krzysztof Śmiszek jest w stanie udowodnić, że może mieć wiele dzieci, do czego go serdecznie zachęcam, bo przecież to sympatyczny jest człowiek wielce. Idziemy dalej, ponieważ w tym, jakby w cieniu tych wszystkich zadym, tych wszystkich awantur, no nie ma ciągle rzecznika praw obywatelskich, bo pan Adam Bodnar to już jest tylko pełniącym obowiązki, ponieważ jego kadencja się skończyła. W związku z powyższym Platforma Obywatelska oraz 500 różnych, że tak powiem, firemek, firm, instytucji, fundacyjek i tak dalej, chce, żeby została taka pani, którą kiedyś redaktor naczelna portalu W Polityce.pl nazwała Soroszówną, bo Soroszówna, bo Soros ją szkolił. Ja też zapomniałem jej nazwiska, ale szokujące jest, kto jeszcze zapomniał nazwiska pani Zuzanny. Wy mieliście swoją kandydatkę, pan pamięta, jak się nazywa? Pani, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili. Jest to świetna, ta świetna kandydatka Platformy, na którą głosowaliście już dwa razy i chcecie trzeci raz, czyli Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Spotkałem się z panią Zuzanną, nawet u pani marszałek. Spotkał się pan z nią i pan nie wie, z kim rozmawiał, tak? Wie pan, zaskoczył mnie pan tym pytaniem w tej chwili, jest poranek. Jest poranek, a pan Najman może wrócił z Tczewa, chociaż nie, do Tczewa on już nie jeździ, odkąd nagrano go, kiedy mówił, że w Tczewie to same po by, ale my uważamy zupełnie odwrotnie, my się od pana Neumana odcinamy, my uważamy, że w Tczewie mieszkają super ludzie, w Tczewie chciałem powiedzieć i udało mi się to w końcu wymówić. Pani Agnes, która komentuje moje wypowiedzi, będzie bardzo niezadowolona, ale drodzy państwo, zostajmy jeszcze na chwilę przy tym, przy tej rzeczniczce praw obywatelskich, która by chciała być tą rzeczniczką, bo no raz, że kobieta, dwa, że Soros ją szkolił, w związku z powyższym jest bardzo poważnym kandydatem. No to może wartałoby, żeby ci, co ją wspierają bardzo i uważają, że jest najlepszym kandydatem, przepraszam, odcinam się, kandydatką oczywiście, powinni jej nazwisko znać, ale drodzy państwo, ja też mam problem, chociaż poświęciłem tej pani kilka tekstów, zapamiętać jej nazwisko. Niech się ma bardzo dobrze, niech walczy, ale drodzy państwo, no skoro dziś piątek, to wiemy, że nigdzie w weekend nie wyjedziemy. Na pewno, bo wystarczy, drodzy państwo, że jedziemy w podróż służbową i ta, jak już jesteśmy w podróży służbowej, to możemy korzystać z hoteli, pensjonatu, kwater i tak dalej. O czym opowiedział nam prezydent Szczyrku, ponieważ no, rodzi się takie podejrzenie, że ktoś mógłby wykorzystywać rzekomą podróż służbową dla celów prywatnych, ale Polacy tacy nie są. My takich pomysłów odcinamy i niech pan prezydent Szczyrku nam o tym kilka słów opowie. A dzisiaj, jak to wygląda w Karpaczu? Ilu gości w hotelach, w pensjonatach jest w podróży służbowej? Bo te są możliwe. Wszyscy. Tak? Powiem tak, wszyscy są w podróży służbowej. I kto to weryfikuje? Kto to sprawdza? Tego nikt nie sprawdza, a nie, dzisiaj nasi gestorzy nie mają narzędzi do tego, żeby sprawdzić, jeżeli pan redaktor dzisiaj wpisze sobie, nie wiem, zaznaczy na takim czy innym portalu, czy na ankiecie, że jest pan w podróży służbowej, to obsługa recepcji nie ma prawa sprawdzić. No i widzicie państwo, to ja teraz dzwonię do małżonki, albo zaraz się z nią zobaczę i mówię tak, kochanie, wsiadamy w furę i jedziemy w podróż służbową, sami sobie tam wypiszemy, że to jest podróż służbowa, załatwimy wszystkie potrzebne kwity i tak będzie. Kto jest dzisiaj w Szczyrku w podróży służbowej, w Zakopanem, Nowym Sączu, na Mazurach, nad morzem, na Podlasiu, no... Wszyscy, drodzy państwo, i tego państwu życzę. Nie ma bezrobocia, wszyscy są w podróży służbowej.
Narodowej. Drodzy Państwo, kończąc już dzisiejsze nasze spotkanie, nie mogliśmy nie opowiedzieć jeszcze jednej dramatycznej historii, tym razem związanej z panem również Tomaszem Lisem, bo on ma ostatnio pecha na tym Twitterze. Precz ze zdrajcami Polski, którzy chcą ją wyprowadzić z Unii Europejskiej. Czy to płatni zdrajcy? Pewnie nie jest, ale że w praktyce pachołki Rosji, to pewne. Wolno i trzeba o tym rozmawiać. Na to Robert Smoktunowicz, pierwszy mąż chyba obecnej czy byłej żony Tomasza Lisa, pani Hanny Lis, pisze: Tomku, czy jako stary przyjaciel mogę ci jakoś pomóc? Zadał pytanie Robert Smoktunowicz, który, no pytanie, czy to członek rodziny. Czasem się mówiło kiedyś w dawnych czasach ładnych, że jest tak zwany przyjaciel domu. No kłopot, że czasem ten przyjaciel domu to albo srebra wyniósł, albo małżonka jest potem w stanie błogosławionym. Jak tutaj było, my się od tego odcinamy, nie wiemy, ale dowcipnie pan Robert Smoktunowicz odpowiedział. I ostatnia kwestia, drodzy państwo, już zupełnie poważnie. Musimy się zareklamować, bo warto. Mamy świetny kalendarz. Kalendarz na 2021 rok. Do nowego, znaczy ostatniego numeru tygodnika Sieci. Bardzo ciekawego, bardzo interesującego. I kochani, naprawdę warto ten kalendarz mieć. Warto sobie na ścianę dać. Dlaczego? Bo są ładne zdjęcia. Nie ma tu polityków. Nie ma pani Jachiry. Nie ma pani Marty Lempart. Są śliczne, sportowe zdjęcia. Bardzo ładne. Nawet kilka zdjęć nasz jest, ale to akurat nie jest dobra reklama. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Nisko się kłaniam.